Dobra, moment nie wiem, mam pokazać, że wręcz osobę. No, gratulujemy naszego portalu. A ja dziękuję w imieniu Marcela. I zapraszam panów na tych porze. No i dobra. Gdzie masz? Wszelkie dziennikarze. Tutaj mają dziennikarze. Razem. Czy my możemy teraz do pana? Tak, może nie na tym celu. Masz te bilety? Nie na tym celu, gdzie mam stanąć? Tutaj. To zapewne nie pierwsza okazja, by brać udział w tak zaszczytnej akcji. Był już do tej pory? No cała masa. Generalnie pierwszy raz na dużym boisku, więc umówmy się. Nie wypada tak przy dziecku, prawda, ale trochę powinienem mieć pampersa, tak? Duża bramka. No ale zobaczymy, jak będzie. Myślę, że będzie okej. Jakieś inne pomysły na tego typu inicjatywy, w których pan bardzo chętnie brałby udział, jeśli chodzi o pomoc dzieciom? Cała masa jest. Mam, że tak powiem, pod swoim patronatem tutaj Dom Dziecka w Grotnikach, przede wszystkim Dom Dziecka, w którym się wychowałem. Z drugiej strony warsztaty terapii zajęciowej w Kolkowicach, tutaj niedaleko. Też nie pierwsza moja wizyta u nich. No i zawsze kiedy się da, no mnie tam zawsze przy tych akcjach widać troszeczkę, ale no to chyba dlatego, że mnie też kiedyś trafiło, w związku z czym oddaję z powrotem. Moje ostatnie pytanie. Ma pan skalę porównawczą, udział w takich imprezach? No to jak Lubin na tym tle? Jak ta cała inicjatywa? Inicjatywa cudownie i wspaniale, tak? Że wszyscy się zgodzili, że są tutaj i myślę, że wyjątkowo fajnie, że doszło do tego wydarzenia. No cóż, na temat publiczności się nie wypowiem, wystarczy, że odwrócicie kamerę i wszystko wiadomo. Ale być może dlatego, że jest to pierwszy raz na taką skalę. Może ktoś nie dowierza temu, że może być fajnie, będzie na pewno zabawnie, prawda? Bo wszystkie szmaty będę puszczał ja i podobno mam być aresztowany pod koniec meczu. Skoro warsztat terapii zajęciowej z Kolkowicach, to i Lubin będzie częściej, prawda? No pewnie, że tak. Generalnie mamy kolejne plany, także to nie jest tak, nie mogę wszystkiego zdradzać, ale wydaje mi się, że jak najbardziej. Zresztą ja mam tutaj bardzo miłe wspomnienia z koncertów swoich, także chętnie wracam. Dlaczego na bramce dzisiaj? Żeby się nie nabiegać. Wcześniej trenowaliście, czy to dzisiaj tylko taki, dlatego taki moi, efekt? Moi koledzy tak, owszem, trenowali, a niestety nie, bo jestem na nich wydziwany albo po kontuzji. Zobaczcie, jak noga będzie się sprawowała. Przewiduje pan wcześniejsze zejście? No niestety tak planuję. Chyba, żeby się okazało, że jestem po kontuzji. Czy generalnie piłka nożna jest pana... Piłka nożna to wspaniały sport. Ale nie, ja mówię, jak pan się czuł. Ja? Jak to jest taka... Czy pięta Achillesa? Od razu. Tak, tak, mam. Będą
ciągnięci za bardzo. Powiem, że na Azję są bardzo Lekarza, ponor włosów będzie rozpraszał zapaśników. Jak będą być na obronie, to są minorzy czy lekarze, to ja na zastąpię, jak się dam radę. Dwie osoby oczywiście. Trzymajmy kciuki za to, żeby impreza się udała przede wszystkim dla Marcela. Dziękuję bardzo. A jak to się stało? Zaproszenie od kogo? Zaproszenie od Janka, który mnie dał z policją. Gdzieś tam się dobry TV-em, uwagę, że to dalej do mnie udało się przyjrzeć. Od razu, nie? Od razu. Coś tam od mamy słyszałam Marcela, że jakieś spotkanie było wcześniej, tak? Z pana jeszcze Marcel. Mama, tak? Było spotkanie dzisiaj w Aquaparku, to jest taki mały środek rehabilitacji się otwiera, więc prezentowali nam te wszystkie urządzenia, które mają pomóc też Marcelowi w dojściu do lepszej formy. No i jak wrażenia po spotkaniu z Marcelem, bo dosyć taki... Nie no, to jest mój przyjaciel od samego początku, naprawdę. Marcel mi zaimponował swoją postawą, swoją elokwencją, swoim w ogóle pogodą ducha. Życzę wszystkim Polakom tego pogody duchowego Marcel. No i przede wszystkim miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Marcel powiedział, że to kopiecie samorządem. Tak, my też tak mówimy. Co mam mówić, skoro jest honorowym funkcjonariuszem? A jeszcze raz, gdzie pan gra, na jakim? Ja nie znam się dokładnie na piłce nożnej, ja go na to dla przyjemności. Wolę tenis ziemny, natomiast podobny jestem środkowym obrońcą. Póki co, a potem pewnie się zmieni gdzieś tam, może z Michałem z tyłu, może perukę ubiorę i... Mieliście już jakieś treningi? Nie. A tam chłopaki się robią, ja natomiast... Czyli na żywca. Ja jestem na żywca. Pomocy, to czego pamięcie przez cały rok. Czasami nawet sobie nie zwracam na to uwagi, że z drugą osobą wystarczy pobyć, wystarczy z nią porozmawiać, wysłuchać jej. I to już dla mnie starczy z
wystarczy, naprawdę, bardzo wiele. Często pan bywa w takich miejscach podczas takich imprez? Staram się, ja mam bardzo dużo pracy, więc nie będę ukrywał, że nie przyjeżdżam się tam, gdzie są zapraszane. Akurat o tej imprezie wiedziałem już zdecydowanie wcześniej, razem z dyrekcją TVN wybieraliśmy się rok temu, ale tragedia smoleńska uniemożliwiła nam to, także już miałem przyjemność słyszeć o Lublinie. Dziękujemy bardzo. A ja jeszcze jedno pytanie, bo no, ciśnie mi się na usta. Przewidywał pan pogodę na dzisiejszy dzień? Pogoda była zamówiona rok temu, więc nie ma problemu, nie ma pogody. Dziękujemy. Jakby ktoś jeszcze potrzebował jakiejś żadną pogodę. 4 czerwca, gramy na Marcela! A przed nami pierwsze spotkanie dzisiejszego popołudnia. Widzę, że jest to Dlatego gorąco wszystkich Państwa witam, a przede wszystkim